Zapraszam Państwa na drugi odcinek rozmów o sztuce baletu. Spotkamy się dzisiaj ze scenografkami, parą tancerzy i opowiemy też o reinterpretacjach baletowych. Mam nadzieję, że odcinek będzie równie ciekawy jak poprzedni oraz będzie też rozstrzygnięcie konkursu baletowego, który mieliśmy dla Państwa w poprzednim odcinku. Kostium i scenografia w balecie mają wielkie znaczenie dla tancerzy. Mogą unieść choreografię wyżej, mogą spowodować, że obraz będzie bardzo piękny i tancerze będą się czuli dobrze. Od tego właśnie zależą kostiumy, dobre kostiumy i piękne kostiumy. Zaprosiliśmy specjalnie dla Państwa panią Zofię Deines-Lewczuk, autorkę bardzo ciekawych i oryginalnych kostiumów do baletu, także oper, do pantomimy. Balecie marzyłam od dzieciństwa. Już jako mała dziewczynka chciałam być tancerką, tańczyć, ubierać się, przebierać przed lustrem. W pierwszej klasie, ja mieszkam w Katowicach, tam był taki Pałac Kultury i mogły dzieci się zapisywać na różne zajęcia. Ja narysowałam misia i pani się tak zachwyciła, moja nauczycielka, że właśnie do rysunkowej sekcji, a ja tam pod tą baletową, pod drzwiami baletu, bo też była oczywiście sekcja tańca i baletu, stałam tam przez dziurkę, że balet, a ja tu muszę na te rysunki chodzić. No to zaważyło na całym moim życiu, że projektowałam czasami dla baletu. Projektowaniem kostiumów do baletu klasycznego zetknęłam się na przykład w Teatrze Wielkim w Rossinianie. I te paczki, o takie założenie było, że kolor na scenie to jedynie dziewczyny tańczące na puentach, były solistki też, było ograniczenie koloru do bieli, czerni i czerwieni. I zrobiłam bardzo dużo projektów do wyboru, jak zaprojektować góry, bo paczka. Teraz nawet świeżo rozmawiałam z krawcową, mówiła, że no 10-15 metrów tiulu jest potrzebnych do zrobienia paczki. Tak. I potem się taką stalkę, jest takie body w całości, prawda, przeważnie właśnie z dużym dekoltem na plecach i z przodu. Jest do tego fryzurka gładziutka, taki koczek mały, który potem Mac Ek na przykład taką rewolucję zrobił, że w Jeziorze Łabędzim widziałam, że koczki były zrobione z plastiku, prawda? I ruch był już zupełnie inny. Ale klasyka nigdy nic nie zastąpi klasyki, prawda? Są różne rodzaje ruchu, różny balet też przybiera różne formy, ale klasyka jest piękna. No nie ma jak tańczy para i chłopak podnosi tą dziewczynę, jakie to jest ulotne na tych, prawda, ruchy rąk i tak na puentach nogi z tym podbiciem takim niesamowicie, jakie to jest piękne, tak? I piękne te paczki, klasyka i chłopak ubrany w koszuli, bo robiłam Romo i Julię. To już nie tak dawno, gdzie zastosowaliśmy, też były puenty, ale już takie unowocześnione były te kostiumy. Chciałam powiedzieć o takim przetwarzaniu wzorców historycznych kostiumów. Oczywiście w balecie to nie może być kostium taki, jak jest w operze czy w teatrze dramatycznym. On musi być bardzo leciutki, nie krępujący ruchów. A jednocześnie miałam takie ciekawe zadanie, robić kostiumy do
Według powieści Chaudela de Laclos, Niebezpieczne związki, to wszyscy pewnie znają i filmy, bo tych wersji było bardzo dużo. I z Ewą Wycichowską robiłam Niebezpieczne związki i zaproponowałam, dobrze, no robimy Markiza, pani de Tourvel, to są panie z epoki, tak, ale tańczą takim współczesny balet, to był na boso. I kostiumy miały formę, oczywiście bardzo taką, dość uproszczoną, ale nie do tego stopnia, że tylko zostaje czysta forma, tylko były to, bo też były nawet te takie stalki nylonowe, gdzie można było się położyć nawet na podłodze, które tutaj na biodrach, prawda, znane są w stylu barokowym i rokokowym, tylko materiały były przeźroczyste, także ciało się czuło. To samo Valmont miał flaczek, ale flaczek był przeźroczysty. I one tam oczywiście miały kroje czy dekolty. No bardzo ważne jest, że postaci tam są ważne, prawda? Że to musi być taki nośnik idei, kostium, tak? Że wiemy, z kim mamy do czynienia, że to jest markiza piękna, zła, niedobra, już dojrzała kobieta i młodziutka dziewczyna, Cecylia i pani de Tourvel, mężatka, która się broni, ale jednak się zakochuje w Valmont, prawda, bo to jest przepiękna historia. Wszystko się kończy niestety tragicznie. Ciekawym wyzwaniem dla mnie były kostiumy do baletu Słowik Cesarza. Dzieje się to na cesarskim tronie, czyli jakby ikonografia wskazuje, że to jest Japonia, Chiny czy przekształcenia. A mnie zawsze bardzo interesowała, do dziś zresztą uważam, że moda Japończyków zrobiła wielką rewolucję w ogóle w historii mody, tak? Przez swoje proste formy, przez właśnie ten rodzaj kimona, które można w różny sposób jak gdyby przetwarzać, geometryzować. I w tym właśnie słowiku cesarza była taka scena duchów, tak, zmory, duchy, widma, gdzie myślę sobie, oj, muszę to jednak taką formę podobną jak Japończycy robią, tak? I Seimiyake, Yamamoto, to są moi w ogóle ulubieni Kawabuke, ulubieni projektanci mody. Bo zawsze w swojej pracy lubię przetwarzać wzorce historyczne, jeśli to są sztuki na przykład z epoki, poprzez modę współczesną, czyli użycie jakichś innych materiałów, pozbawienie detali, zdobień, tylko ta na przykład forma kostiumu, tak jak Elżbieta, na przykład królowa Elżbieta, zrobić królową Elżbietę, takie zadaje studentom zadania. Proszę zrobić stylizację kostiumu Elżbiety na współcześnie, tak? Czyli zachować coś, co jest w jej sylwetce, bardzo charakterystycznego. Zaprosiliśmy też panią Jadwigę Jarosiewicz, która sama o sobie mówi w pierwszej kolejności, że jest malarką, a potem dopiero scenografem. Jej obrazy są niezwykle piękne, malownicze. Jest uczennicą Andrzeja Majewskiego i zaprojektowała dużo pięknych spektakli baletowych, bajadery, w Teatrze Wielkim, z pięknymi kostiumami, a także Śpiącą Królewnę. I wszędzie właściwie jej obrazy pozostawały na długo w pamięci, te obrazy plastyczne, które zaprojektowała dla sceny. Thank you.
W klasycznym balecie najważniejszym takim kostiumem jest paczka, zwana tutu, to się nazywa tutu. To jest taka międzynarodowa nazwa. A teraz pokażę po prostu przykład, jak wygląda klasyczne tutu. Jest to taka sztywna spódniczka z sześciu warstw tiulu, która leży na takim stelażu z drutów, z takich właśnie drutów specjalnych do baletu, który się najpierw szyje, potem się potem się to po prostu te druty się tam umieszcza. I to jest taki strój właściwie, który pomaga tancerce wykonać te wszystkie piruety, skoki, takie najbardziej trudne partie, bo ona się nie zmienia w ogóle w czasie tańca. To jest jeden z moich kostiumów. Akurat nie mam kostiumów. I to tak wygląda, że bardzo taki sztywny, właściwie bardzo niewielki, plecy są prawie, bardzo duży dekolt. I ta paczka jest później ozdabiana odpowiednio. Ona jest bardzo cienkiego tiulu. I tancerka również musi, przygotowując się do roli, musi mieć taką paczkę na próby, bo ona wtedy się uczy, czy partner również jej podnoszenia, bo to jest, nie można zrobić tego w body. Nie mogą być to, być ta praca, jak już przygotowali do tej roli, body, no bo to jest zupełnie co innego. I to jest w zasadzie w większości baletów występuje, takich klasycznych. Natomiast drugą paczką jest paczka romantyczna. Góra jest uszyta na podobnych zasadach, natomiast jest to spódnica do mniej więcej do połowy łydki. Też z muślinu albo z tiulu pod spodem, może pod spodem bez tiulu. I ona jest dla takiej postaci właściwie nierealnych ze świata, bo ona jak skacze do góry, to jak opada, to jest jakby fruwała. To takie jest bardzo taki nierealny zupełnie właśnie świat. Właśnie w Giselle chociażby. Ja robiłam później balet Sylwida, który może pokażę, ponieważ nie mam projektu, bo są w Teatrze Wielkim. Ona tam została. I to jest taka właśnie ze skrzydełkami. Ona się pojawia tam jako zjawa, ta główna tancerka pojawia się jako zjawa. Natomiast kostiumy męskie są takimi klifami szkockimi. I wtedy szyliśmy to, to nie było materiału, to szyliśmy to i malowało się tam te kratki. Ostatnim baletem, który robiłam w Teatrze Wielkim, jest balet Bajadera. I to jest też chyba jeden z największych baletów, gdzie są połączone, właściwie to są kostiumy, to się dzieje w starożytnych Indiach, ale jest to zrobione jako balet klasyczny, z takimi wstawkami jakby pantomimicznymi. Tam dużo jest statystów. I może opowiem o kostiumie tej głównej bohaterki, Nikii. Jest to taka historia miłosna z bardzo dawnej Indiach dziejąca się. I tam jest kostiumy są w zasadzie też oparte na... No to tańczy się na puentach cały czas. I pierwszym jest, ona ma pięć kostiumów. Więc to jest taki pierwszy kostium kapłanki, gdzie jest podobny troszeczkę do długości do tej paczki romantycznej, ale on jest taki zupełnie właściwie no, indyjski jest bardzo, składa się tylko z takiego staniczka, jakby skrócona ta góra, które też jest bardzo dobre, bo tam jest mnóstwo piruetów i on jest taki bardzo wygodny. To jest to w zasadzie tak jakby takiego bikini, gdzie jest brzuch odsłonięty, ale na tym brzuchu może mieć siatkę, taką bardzo elastyczną siatkę. Jeżeli tancerka nie chce mieć, ona tak trzyma ten kostium cały. Potem następny jest, tam występuje też kostium, jest też sari typowe, ale to jest do takich ról właśnie jakby aktorskich. I na końcu jest piękna scena, właśnie tak w samym końcu prawie,
Jest taka piękna scena, którą się grywa jako samodzielny balet. I to jest takie Królestwo Cieni, kiedy ona już umiera. I wtedy jest to typowa paczka, taka klasyczna, sztywna. Ona tańczy, ma też bardzo, bardzo taką trudną rolę. Bardzo dużo piruetów, bardzo dużo ruchu, takie bardzo, bardzo trudne technicznie. Natomiast jest jeszcze zespół tych bajader, które mają takie szale, że dla mnie to jest piękniejsze niż nawet po prostu jezioro będzie. To jest takie piękności ta scena cała. I mają takie welony. Tutaj słabo narysowane, ale one mają takie po prostu welony przyczepione z tyłu do koczka. I one po prostu tańczą cały czas w tych welonach. Podnoszą raz. I to odpowiednia długość musi być tego welonu, żeby one mogły wykonać te ruchy. To jest taki bardzo, bardzo taki stan spokojny. Taki właściwie tylko one się kładą, one siadają. Bardzo pięknie schodzą z takiej góry. I ona się pojawia czasami. Czasami pojawia się właśnie ta Nikija. Bo to się wszystko w zaświatach dzieje. Właściwie to jest... A kończy się to takim, to co Bajadera się kończy takim wybuchem, kiedy bogowie się, gniew bogów to się nazywa taka scena. I oni wychodzą w takich strojach, w jakich chodzono, w takich swoich hinduskich strojach wychodzą, jakby idą do... w takiej krainy szczęśliwości. Tak się to kończy. Chciałam się powiedzieć bardzo ważną rzecz dla mnie, że jeżeli robię scenografię, to zawsze robię całość. Bo to jest tak jak obraz, który ma jeszcze dramaturgię w czasie. Bo na przykład malując nie mogę pokazać tego, co będzie dalej. Natomiast to jest właśnie taka wielka zaleta tego zawodu, że można to pokazać właśnie jako taki wielki malarski obraz, który się dzieje. I to jest bardzo fascynująca praca. Także ja malując obraz, co jakiś czas po prostu sobie robię przerwę i coś robiłam w teatrze. Po prostu dostawałam wtedy jakąś taką ogromną realizację. To mnie to zajmowało głównie, jakieś pół roku, czy nawet rok czasami. No bo to jest takie bardzo, no, bardzo rzeczy są, które trzeba, właściwie ja muszę dotknąć sobie każdego kostiumu, jak robię tą scenę, maluję razem z malarzami, żeby to było moje, żeby to było takie prawdziwe moje. I także ja to bardzo kochałam ten swój zawód. Teraz już nie zajmuję się głównie malarstwem, ale to takie też takie malowanie w teatrze. Cały czas byłam malarzem. Jeszcze muszę powiedzieć o scenografii całej. Jest to taki wielki obraz, ale ten obraz składa się z tysięcy elementów. Tam są zatrudnieni malarze, tapicerzy, ślusarze. I ta dekoracja musi być na początku, bo te obrazy, które ja pokazuję potem na scenie gotowej, kiedy już publiczność ogląda. Po prostu muszą być do najdrobniejszych szczegółów rozłożone na różne pracownie. To się robi bardzo dokładne rysunki techniczne. Zwykle się bierze architekta, bo to musi być swoją wytrzymałość. I teraz jest nawet taki zwyczaj, że to się robi w jakimś tam programie, te dekoracje, te rysunki techniczne muszą być wykonane. I ja najczęściej sobie robię makietę też. No bo te balety, które robiłam, to były w zasadzie takie klasyczne balety, które wymagają malarstwa, jakiegoś takiego budowy
w kolacji solarskiej, to są, bo ja też, że to był pałac wybudowany. Na początku była taka świątynia. I z tyłu był jakiś horyzont zawsze, na którym się wyświetlało projekcje jeszcze. I ta dekoracja się zmienia właściwie po każdym akcie. Tam chyba jest 6 aktów, czy jest to bardzo duża realizacja. I jeszcze kurtyna była taka, która była takim spiętym, jakby takim obrazem, który spina to wszystko. Taka zniszczona twarz hinduska, taka z rzeźby hinduskiej, tak jakby taka ta tancerka. Ona była takim motywem tego. Jest to fascynująca praca, ale wymaga właśnie, no, teatr wielki jest idealny do zrobienia takiej realizacji. Jest to po prostu potem wszystko jest, muszą opanować ci maszyniści, którzy na scenie pracują, żeby w odpowiednim czasie coś do muzyki, to musi być wszystko do muzyki. Jest też ustalona jakby topografia kroków. To jest bardzo ważne, żeby te wszystkie ewolucje się mogły zmieścić. Na przykład w Teatrze Wielkim to był jeden z największych realizacji makarowej, znaczy nastała takie teatr, to podwoiła ilość tych cieni, bo można było sobie pozwolić na to, bo one schodziły tak i robią takie całe takie jakby zespołowe ten calec. I to jest bardzo, bardzo piękne, ale to sobie można pozwolić właśnie na wielkich scenach, to wyglądają bardzo dobrze. Natomiast w Chinach już musieliśmy zmniejszyć, a w Stuttgarcie to w ogóle był maleńki teatrzyk taki. To miałam wspaniałego asystenta takiego naprawdę, którą mogłam zostawić, powierzyć mu to wszystko i on to zrealizował. Ale to wszystko zaparte na bardzo ścisłych wymiarach, na tych właśnie rysunkach technicznych. To nie może być. To jest pływające takie. To malarstwo jest trudne do wykonania. Tam były kulisy do wykonania też. Ja zwykle przychodzę i dotykam tego. Musiałam malować z nimi. Ja to bardzo chętnie robię, bo ja to nie mogę się od tego doczepić. Jak przychodzę, to od razu biorę pędzel do ręki i maluję. I trafiłam na bardzo, bardzo zdolnych ludzi, którzy to pięknie wykonali. Także jest ta satysfakcja na tym. Znaczy ja się cieszę, jak są te próby, jak się ogląda, to takie jest, tak to wszystko narasta, są cały tydzień tych prób ostatnich i wtedy ten spektakl tak się stwarza cały. I to jest takie, że ja bym to chciała przedłużyć, żeby to wiecznie trwało. Naprawdę bardzo piękne przeżycie. A później człowiek jest tak zmęczony, że właściwie musi od teatru odpocząć, choć może ja. Reinterpretacja baletowa, właściwie to określenie pojawiło się niedawno, ponieważ inscenizacje klasycznych baletów zdarzają się dosyć często, ale już od wielu lat zdolni choreografowie z pomysłami starają się stworzyć stare tytuły na nowo. Mistrzem jest tutaj, dla mnie przynajmniej, Matthew Byrne, choreograf angielski, którego Jezioro Łabędzie w wersji męskiej jest po prostu czymś absolutnie pięknym i niezwykle udanym spektaklem. Nie zmienił on nic w kolejności muzyki, praktycznie nie zmienił treści baletu i wymowy, ale Odetta i Odylia to jest mężczyzna i Łabędzie to tancerze. Thank you.
Thank you.
Wspaniałym reinterpretatorem, można powiedzieć, tytułów klasyki baletowej jest na przykład Mats Ek. Jego balet Giselle też właściwie już przechodzi do kanonu twórczości. Myślę, że ideałem byłoby pokazanie w tym samym teatrze oryginalnej wersji Giselle, a na drugi dzień na przykład wersji Matsa Eka. Wtedy zobaczylibyśmy, w czym właśnie tkwi tajemnica tej reinterpretacji i mocy oryginału. Ciągle nowym wystawieniom podlega balet Dziadek do orzechów, tak lubiany przez dzieci. Wspaniałą reinterpretację tego baletu wykonał właśnie Matthew Bern. Wszystko tam się zgadza, ale opowieść jest tak ciekawa i przedstawiona w innych realiach i pokazująca też jakieś tęsknoty dzieci i ich marzenia. Bardzo ciekawa inscenizacja, którą Państwu polecam.
Oczywiście są też fantastyczne przetworzenia baletowe. Mój ulubiony artysta Mats Ek, który zrobił Jezioro Łabędzie w wykonaniu mężczyzn i opowiedział właściwie tę samą historię, ale zupełnie inaczej, zupełnie innym językiem. To samo zrobił ze Śpiącą Królewną, którą uwspółcześnił bardzo, ale właściwie wszystko się działo. I wiedzieliśmy, że to są złe wróżki, że to jest książę, to jest, pomimo tego, że działo się to, współcześnie. Także praca choreografa jest fascynująca, dająca ogromne możliwości, zwłaszcza, że choreograf musi być też i reżyserem, troszkę librecistą, albo bardzo, a do tego napisać ten, stworzyć ten cały język dzieła.
Jak to wzięłaś do szkoły? No to muszę sięgnąć do zamierzchłych czasów i relacji mojej rodziny, właściwie mojej mamy, bo to z jej relacji przecież wszystko to wiem. No to wyglądało to tak, że ja byłam takim dzieckiem tańczącym od maleńkości i to było dostrzegane w mojej rodzinie. I kiedyś pewnego dnia moja mama, pijąc poranną kawę, czytając gazetę, zobaczyła ogłoszenie, że jest nabór dzieci do szkoły baletowej. No i tak się złożyło dziwnie, że ja byłam akurat w odpowiednim wieku. No i moja mama po przedyskutowaniu z rodziną tak wybrała się ze mną na te egzaminy. I chyba po przejściu dwóch egzaminów, to było strasznie dużo dzieci, które się starało o przyjście do szkoły, no zostałam przyjęta. I tak to było. Także dzięki opatrzności. Zgodziłeś się jakby na to? Tak, znaczy, bez problemu? Tak. Ja usłyszałam, no moja mama, czy ja bym chciała pójść do szkoły baletowej. I to jakby... Po prostu to tak. Po prostu było tak. Nie było nawet żadnego, i nie pamiętam, żebym ja się zastanawiała. To było takie pytanie jakby fascynujące, że uznałam to, że to po prostu to tak, taka kolej rzeczy, tak musi być. Ja muszę się po prostu zgodzić. Ja tak czułam, że to będzie najlepsza decyzja. I to jak przyszłaś pierwszy rok, poczułeś, że super, że fajnie? Nie, pierwszy rok był taki dziwny, ponieważ ja nie wiedziałam w ogóle, co się dzieje. Byli wymagający nauczyciele i ja pamiętam, powiedziałam mojej mamie: mamo, ja chyba robię wszystko źle, bo ja się pani nie podobam, pani mówi, że wszystko jest nie tak. I ona powiedziała tak: nie martw się, jak coś jest ten, to zawsze możemy zmienić szkołę, jak ci nie będzie szło, to zawsze, przecież możemy, nie musisz zostawać tutaj, tak? No ale sytuacja się zmieniła po półroczu, bo nagle się okazało, że dostałam najlepszą ocenę w klasie z tańca klasycznego, a moja mama na wywiadówce usłyszała, że no... Że będzie dużo radości z tego. Tak, a u ciebie? Chyba jak w 90% u wszystkich, którzy trafiają do szkoły baletowej. To jest tak samo mama. U mnie moja mama z nikim nie dyskutowała, tylko powiedziała, że idziesz. Ja powiedziałam: dobra, idę, słucham się. No i tak samo przez mamę. Ale też wykazywałeś jakieś przejawy w dzieciństwie, wczesnym dzieciństwie? Nie, no coś ty. Ja się urodziłem w takiej mińskiej Pradze. Mhm. Tylko w Mińsku. Taka sama Praga i Praga nie taka jak teraz, tylko Praga taka sprzed 20-30 lat i na takiej, wiesz, fabryczna dzielnica, wiesz, jaka szkoła baletowa. No żartu, dobrze, wiesz, no to. No ale no, poszedłem, ale mama, moc przekonywania mamy była silniejsza niż moje chęcie czy jakieś tam opory. No i tyle. Bo ja na towarzyskie chodziłem przez 5 lat. A widzisz. I tam dobrze, na towarzyskich dobrze szło. No i wtedy na towarzyskie to jest hobby. A żeby to, skoro dobrze idzie, może niech to będzie zawodem. No i wiesz, no i wtedy powiedział, żebym do szkoły baletowej szedł. Ale oni chcieli bardziej, żebym miał, nie to, żebym ja tańczył, wydaje mi się, tylko chodziło im o to, żebym ja miał inne życie. Bo Związek Radziecki, żelazna kurtyna, szarość, bieda i tak dalej, i tak dalej. Jedynie ludzie, co wyjeżdżali na zachód, mogli zobaczyć kawałek świata i w ogóle to byli artyści. No i też mnie tym podpuszczało, że pojedziesz sobie do Paryża, do Londynu, do Nowego Jorku. Ja myślę, że w ogóle w tych czasach to tak było, że zresztą w Polsce tak samo, że dla rodziców to właśnie była taka motywacja. Ja chyba, to było w 7 klasie, wyjechałam do Paryża, do takiego zespołu młodzieżowego i tam spędziłam 1,5 roku. To oczywiście dało mi niesamowicie wiele doświadczenia i w ogóle spojrzenia na świat i na to, co się dzieje. No taka szkoła życia. I później wróciłam, zrobiłam maturę i dyplom szkoły baletowej. I
zgodnie z planem trafiłam na scenę Teatru Wielkiego w Warszawie. Pierwszy sezon w czołowej roli, premiera. Ja mówię, to jest gdzieś zapisane. Ja nie mogę brać sukcesu na siebie. To jest przecież wszystko dar od Boga i to jest ścieżka, która była ułożona od początku do końca. Ludzie, których się spotyka po drodze, nauczycieli, to wszystko jakby razem współgra, aby dojść do tego, do czego się dochodzi. Pierwsza rola, premiera, Emil Wesołowski, choreograf, który dostrzegł mnie, obdarzył zaufaniem i wstawił w tę premierę. Razem spotkaliśmy się z Maxem chyba troszkę później, w następnym sezonie, kiedy Max przyjechał z Mińska. Ja nie pamiętam naszego pierwszego spotkania. Ja pamiętam pierwszy, który zatańczyłem tu i z kim, tak. To na pewno. Z Naboki, no. Błękitny ptak, tak. A no to może wtedy, ja myślałam, że to ze mną było, ale... Następnego dnia, jak przyjechałam, to z nią pamiętam, no bo to pierwszy spektakl, mm-hmm. To jest takie, się odkłada. Ale który, ja nie pamiętam. Ale wiem, że dużo tańczyliśmy. Dużo zaczęliśmy tańczyć. I w teatrze, i gdzieś po Polsce, jakieś wyjazdy cały czas, także to... Staliśmy się taką parą. Był taki myślę, okres, że dobrze razem czas. Wyglądaliśmy na scenie i to determinowało to, że... A poza tym lubiliśmy się, dobrze nam się współpracowało. No ale się lubimy. A który balet to... Może nawet Romeo pierwszy. Mogło być Romeo. Mogła być śpiąca. Bo ja zatańczyłem Romeo, półtora roku pracowałem przed wyjazdem do Kanady, to ja już zatańczyłem Romeo, więc... To na pewno Romeo tańczyliśmy na 100%. Ale który to był pierwszy nasz wspólny spektakl? To... Cały repertuar klasyczny i później jakby razem jako pierwsze role i też solistyczne role. Tym pierwszym, w którym się spotkaliśmy, to było Romeo i Julia Emila Wesołowskiego. Kolejny to była Śpiąca Królewna Grigorowicza. Dziadek do orzechów Andrzeja Glegolskiego. W Jeziorze pod Etrua żeśmy tańczyli. Bo wszystko było. Ja mogłam tylko pod Etrua, bo mały łabędź w jeziorze. A Bajaderę tańczyliśmy. Bajaderę tańczyliśmy, tak. No to chyba jak w małżeństwie dobry duet. Musi być tak, że ludzie się muszą się dotrzeć i zrozumieć humory, zrozumieć żarty czasami, albo w moim przypadku na przykład jak z innymi partnerkami tańczyłem, to i potrafi się denerwować i unoszę głos i niektórzy, może jeżeli kiedy zaczynamy dopiero pracować, to mogą się jakoś może obrażyć czy być zszokowane, a później jak z czasem na przykład człowiek zaczyna rozumieć już, że to nie jest przez jakąś złość czy nienawiść, tylko przez chęć zrobienia jak można dobrze i wtedy już, kiedy partner czy partnerka odzywają się jakoś tak nerwowo, to wtedy też człowiek rozumie, że to jest okej, to nie jest kłótnia, tylko to jest proces twórczy, że to jest po prostu, że w tej chwili tak, za chwilę będzie spokojnie, więc ludzie muszą się dotrzeć, żeby zrozumieć i charakter, i humory, i no a później już fajne, czujesz się... czujesz się swobodnie, nie stresujesz się, jak się zwrócić do partnerki, tylko ona wie, że ty ją lubisz i wszystko jest w porządku i jeżeli jakiś słabszy dzień, to też można wesprzeć jakoś, ale powiedz, dawaj stara, będzie dobrze, nie bój się. No i ufać. Wtedy też nie ma
wtedy to, co tańczymy, to nie jest grane, to nie jest sztuczne, tylko emocje, które pokazujemy, to są prawdziwe. I to już ani kiedy jest jakieś brak porozumienia i coś nie halo, to człowiek się uśmiecha, udając, że kogoś się lubi, czy udając miłość. A to jest nieprawdziwe i to widać od razu. Nam się chyba nie zdarzyło wyjść na scenę, żeby być w jakimś nieporozumieniu, czy w jakiejś kłótni, czy w czymś takim. Nie, nigdy nie było nic takiego. Zawsze była zgodność, zawsze jakoś dogadywaliśmy się. Ale to też tak, wydaje mi się, że coś takiego jest, kiedy ludzie też są spełnieni. Ja akurat miałem w większości swojej kariery, te takie główne, te gwiazdy, z którymi tańczyłem, one zawsze były spełnione. Czy Iza, czy Karolina, czy Sasza Leszenko. Zawsze nie próbowały być więcej, udawać więcej niż są w rzeczywistości, bo znali, że są gwiazdami, ich duma i były zaspokojone, więc przez to było też takie porozumienie i przyjemność pracy. Znaczy ja pamiętam chyba ostatni dziadek Izy, który ona tańczyła już przed tym, jak skończyła karierę, jak pamiętasz go? Ach, wpadłam w tego dziadka. Tak, i ja pamiętam, dla mnie to, ja w ogóle nie myślałem o sobie, to było takie naturalne. Ja tak jej kibicowałem, wiedziałem, że to nie było też takie planowane, tylko tak nagle. I widziałam, że jej jest ciężko, bo ona już urodziła dwójkę dzieci, dużo nie tańczyła i wejść takiego dziadka, tam jest ciężkie to podobie. Nie, to było jeszcze przed drugim dzieckiem. Przed drugim? Przed no, ale drugim, to było ale jakoś tak czy inaczej, to było nieplanowane, to było zupełnie... I pamiętam tą wariację, tam to jej solo to trwa i trwa. Pomimo, że ja dziadka tańczyłam, tylko w innej choreografii. A ta zupełnie inna, trudna, długa. Ja w niedostatecznej formie byłam wtedy, żeby to zatańczyć. No więc stres był ogromny. A no i w związku z tym... No i stałem za kulisami i krzyczę. Dawaj, dawaj, Iska, dawaj, dawaj, już prawie koniec, już. I to było takie dzięki dla ci mnie... za to. No to wspierające bardzo było. Takie to było. Tak, ja jestem pełen podziwu dla Izy. Że ona dla ciebie, Max. Dla mnie, dziękuję, że urodziłem dwójkę dzieci. Nie było to ciężkie, ale chyba u ciebie było u mnie było troszkę ciężej. Troszeczkę ciężej. Bądźmy dumni z siebie. Ty masz dwie córki. Możemy, ja mam dwie córki. Możemy podziwiać Izę, bo dla baleriny to nie jest takie... Takie lekkie, żeby później wrócić do formy, no ale... Można. Można, jak się można, chce. Można, jak się chce. Thank you.
Mam nadzieję, że pokochali Państwo balet,
bo to tak piękna sztuka i zaprezentowana przez nas w dwóch odcinkach. Myślę, że nie wszystko opowiedziała o sztuce baletowej, ale mam nadzieję, że zainteresowała Państwa na tyle, żebyście zostali widzami teatrów operowych, baletowych i miłośnikami sztuki baletowej już na zawsze. Jeśli chcieliby Państwo więcej takich rozmów o sztuce, zapraszam do śledzenia naszej Fundacji Kultury i Sztuki.